Witam w kolejnym odcinku z serii Darksiders. Tak jak obiecałem, postaram się krótko tutaj w tym momencie opowiedzieć, jaka jest dokładnie fabuła. No to tak, niebo i piekło zawsze ze sobą walczyły, jedna legia, druga Wisła, coś tam, takie pierdoły. No i w trakcie tych walk narodziło się Królestwo Człowieka. Co mi chuju przerywasz? Jakie mędy. No i Rada, czyli te mordy tutaj wyszczapione, co nam gadają tutaj, tak? To jest właśnie Council, czy Rada, czyli Rada, która właśnie zadecydowała, że ludzie to są słabe, lecz urocze i mądre istoty i trzeba im dać czas, żeby przygotowali się do wojny. Podkreślam, że o wojnie w ogóle nic nie wiedzieli. My nie wiedzieliśmy. Tak więc dali nam 100 lat, czy tam 2000, no chuj wie, bardzo dużo lat na to, żebyśmy się przygotowali, mimo że nie wiemy nic o wojnie i się do niej nie przygotowywaliśmy. I żeby żadna z królestw albo niebo, albo piekło nie zaatakowało na ziemię, bo ziemia miała być polem bitwy, żeby nikt tam nie zaatakował, no to stworzyli właśnie pieczęcie, te Seven Seals. I te, kiedyś będzie odpowiedni czas, to te 7 pieczęci zostanie zniszczonych. Wtedy my oraz trzej nasi bracia, jeźdźcy apokalipsy, czyli wojna, śmierć, zaraza i głód, wyruszą, żeby tam no po prostu robić judgment, czyli wszyscy, którzy są winni z trzech królestw, zostaną nieźle rozjebani w piździec. Tylko to jest taki właśnie problem, że właśnie była ta apokalipsa, wszystko spada na ziemię i tylko my się pojawiliśmy, tylko nas właśnie przywołano. Tutaj właśnie oni kłamią, że nie byliśmy przywoływani, bo prawo jest takie, że nie możemy zostać wplątani w tą wojnę, póki 7 właśnie tych pieczęci nie zostanie zerwanych. I tu właśnie jest sprawa. My zostaliśmy przywołani, a Abaddon tam mówił, że 7 pieczęć nie została zniszczona. Czyli my w jakiś sposób złamaliśmy prawo, jednak zostaliśmy wysłani przez Radę. No i tu właśnie jest ten wątek. Czemu straciliśmy nasze moce, czemu to wszystko jest, jaki jest w tym wszystkim spisek. A, i podkreślam, my tutaj byliśmy martwi przez jakieś, no nie wiem, 20-100 lat czy coś w tym czasie. I w momencie, kiedy my się tutaj odnawialiśmy na nowo, to wtedy działy się wydarzenia z Darksiders 2, kiedy właśnie śmierć chciał nas uniewinnić. Czyli to w tym czasie, kiedy my tu byliśmy cały czas i się odnawialiśmy, to były wydarzenia z Darksiders 2. Mieczyk! W ogóle stopera nie wziąłem, ale ja wiem, kiedy będę kończyć. Chaos Eater! Legendarne ostrze wojny, które łączy się z jego siłą i wytrzymałością. No i tu jest pierwsza magia. Wbijamy miecz w ziemię i takie mieczyki czerwone wylatują z ziemi, żółte. No i tak, tutaj jest po prostu coś takiego, że bardzo dużo osób zginęło, tak więc idealną walutą będą dusze zmarłych. No i mamy 3. Kasa, życie, magia, czyli wrath, gniew. The Council confers with demons now, does it? Since the truce was broken, some demons have fallen from the Destroyer's favor. Volgrim is one such outcast. He has long sought an audience with us. How long have I been here? Bardzo długo. Co ja miałem jeszcze powiedzieć? Coś tam... A właśnie, Destroyer. Kim jest The Destroyer? No jak było właśnie ta apokalipsa, tutaj właśnie już koniec apokalipsy, to jak tam wtedy był ten cały rozpierdul, to był jeden taki wyjątkowy, specyficzny demon, który jakby wygrał tą walkę tutaj na ziemi. I on nazywa się The Destroyer i jego mamy zajebać. Tylko jego tożsamość jest nieznana, on jest wyjątkowo... No właśnie, jesteśmy przypięci i on nas tak jakby...
Nic nie mówię. You're a dog on a leash. I say bark, you bark. And if I have to kick you, you'd better not bare your teeth. Understand? Or should I teach you to play dead? No właśnie, no, żebyśmy czegoś nie odpierdalali, to właśnie nam tego skurwysyna pedała nam przyczepili do łapy. I on nas paraliżuje, cokolwiek nam robi. No boli nas to w chuj. Możemy także nacisnąć taki guzik i wtedy on się tu pojawia i mówi, co mamy zrobić. Dobra, początek. Ale naprawdę fajnie wszystko wygląda. Się cieszę. Za rozwalanie tego typu przedmiotów dostajemy także duszę. No i nie ma sensu rozwalać w ten sposób wszystkich samochodów, bo to za długo trwa. Wystarczy taki samochód podnieść i dwa razy uderzyć tak o ścianę, a czasami nawet raz. Takiego ciągłego gadania i niepołykania śliny przy mówieniu, wszystko mi się zbiera w gardle. Dadło 300. Zbiera mi się w gardle. Travis the Rudy Fox. Dobra. Pyk. Wiecie co, troszeczkę jeszcze... Tak, tu nam mówią opcje. Ja troszeczkę jeszcze tutaj po... lekko wyciszę tutaj wszystko. O. Bo jednak na My Release Action jest troszeczkę dziwnie z ustawianiem dźwięków. Oj! Powinno być okej. Ze wszystkich przedmiotów tutaj tak wypada kasiorka. Brzydko. Cokolwiek. Tutaj są takie półki, na nie możemy wskoczyć oczywiście. To jest właśnie fajnie rozwinięta gierka. Dwójka to była za bardzo zombies. Ale już takie naprawdę fajne zombies, takie health zombies. Zobaczcie. W dwójce było za dużo zbierania tych przedmiotów, za bardzo to pod RPG-a podchodziło, za mało było rozgrywki, która dawała przyjemność i za dużo było zagadek i wspinaczki. Bardzo było mało walki. Here comes the welcome party. Ta gra powinna być liniowa i po prostu z sekretami do zdobycia. Jakiś artefakt, który ci ulepsza broń albo życie, cokolwiek. Why don't you introduce yourself? Dlatego właśnie uważam, że jedynka jest o wiele lepsza od dwójki. Tyk, tyk, tyk. O ty! Oczywiście możemy takiego złapać, machniemy nim i zamiast... O! Puf! Zajebiście! No chodź! Puf! Zajebiste! Możemy takiego złapać zombiaczka, uderzyć nim, to wtedy wypada jedna moneta, jedna dusza i trzy takie, które nam odnawiają życie. Natomiast zabijając go w normalny sposób, wypadają dwie niebieskie. No. No i w pytkę. Tu jeszcze rozwalimy ten samochód, bo kasa jest bardzo ważna w tej grze. Tutaj fakt jest tryb New Game Plus, ale bardzo specyficzny. Otóż w grze znajdujemy coś takiego jak Abyssal Armor. To jest taki artefakt, taka 10 fragmentów takiej zbroi sprawia, że mamy zbroję, która wyjątkowo nam... No kurwa! Wyjątkowo nam... jak to powiedzieć? No ochrania nas wyjątkowo. I nie wygląda New Game Plus w ten sposób, że mamy całą te wszystkie artefakty, które zdobywaliśmy i kasę, i wszystko co zakupiliśmy, mamy na samym początku, tylko... Ło! Na wzdęcia jest Pumisan, polecam. Tylko działa to w ten sposób, że właśnie mamy od samego początku ten Abyssal Armor. Nawet w sumie lepiej, bo zbieranie tutaj sekretów i wszelkiego rodzaju maści artefaktów nie jest w żaden sposób męczące, nie jest trudne. I to w sumie jest jakby taka przyjemność. No! Co ja podniosłem? Haha! Spoko. Sierpowy. Ciuk! Dobra. Gauntlet Glow. Ta nasza rękawica będzie świecić się, kiedy będziemy blisko jakichś obiektów, drzwi albo skrzyń, które możemy otworzyć. Jednak tego nie będziemy widzieć w grze, także... Nie wiem, jaki sekret dojrzemy dzięki temu.
W żaden sposób to nam nie pomaga. W ogóle tego nie widać, jak to się świeci. No ale już. Bywa. Wiem, że mam chujowy mikrofon, ale przykro mi. Na pewno nie jest tak źle, że mnie nie słyszycie, czy coś. Tam na dole nic nie ma. Możemy spokojnie iść na górę tutaj. Tam na dole jest tylko dół. Na dole jest dół. O, nakurwianie się. Zwłaszcza z tym grubym. Och ty! O, właśnie, on ma to drugie uderzenie. I w momencie, kiedy jesteśmy w powietrzu, on nie jest w stanie nas zaatakować. To jest tip. Ale on ma właśnie takie niefajne ataki. Dobra, magia. Udało mi się... O, uciekamy? No. Udało mi się w miarę nacisnąć ten caps lock i jedynkę, ale wierzcie mi, jak ja cały czas trzymam shift i alt, no to wyobraźcie sobie, jak to ciężko jest. Myszką atakuje, żeby machać mieczem. Och, ty chuju. O, dobra. Ale to jest śmieszne. No. Robię zamach, pyt, wybucha wszystko. Frajer. To jest skrzynka z życiem. Takich skrzynek będzie bardzo dużo, no i oczywiście one nam uzdrawia bardzo dużo życia. Coś może powiem o życiu. Bardzo łatwo tutaj jest, schodzi nam ten pasek naszego życia. Natomiast wygląda to w ten sposób, że mamy tam taką zieloną czaszkę, prawda? Jeżeli... Tak, wiem, Dragging Objects R. Jeżeli spadnie nam ten zielony pasek do zera, to wtedy wyłącza się ta zielona czaszka, traci tą swoją zieleń i wtedy pasek jest na nowo. Czyli ta czaszka to po prostu jest kolejny pasek, jaki zdobywam. No i możecie się domyślać, że będziemy zdobywać artefakty, dzięki którym będziemy mieli więcej tych czaszek. Czyli proste nawet, mnie się wydaje. Czy tutaj mogę 2012 zobaczyć? Nie. Na jednym z autobusów jest napisane 2012 jako taki easter egg, że apokalipsa jednak się wtedy wydarzyła. Dojdziemy do Vulgrima, albo nazbieramy jeszcze parę jego rzeczy, ja ewentualnie to przyspieszę. I wtedy zakończę odcinek. One będą w miarę długie, po co robić odcinki 15-minutowe, jak można 20-minutowe, prawda? Chciałem też nagrywać, znaczy będę na pewno nagrywać Legend of Grimrock, ale to na pewno w takiej bardzo dalekiej przyszłości, ponieważ ja w ogóle nie jestem zapoznany z tą grą. Grałem w Might and Magic, tego właśnie DOS-owego. No i tą gierkę w miarę jakoś pamiętam dobrze. Natomiast, no niestety, Legend of Grimrock nie jest dla mnie produkcją, którą znam na 100%, ale lepiej, fajniej by było pokazać tą grę w 100%, jak najlepiej przechodzić, jakimi klasami, jak za iść w punkty umiejętności. Ja nic na ten temat nie wiem, dlatego mnie się wydaje, że w dalekiej przyszłości, jak mi pozwoli życie na... O! Tremendo! Na kupno lepszego internetu, to na pewno będę robić live streamy i będę mógł nagrywać właśnie z widzami tą grę. Jak widzicie, bardzo dużo właśnie dusz wypada ze zwykłych przedmiotów. Sorry, że tu ich walę jednym kombem, ale na razie nie mam nic ciekawszego. Czy pierwszy demon? Tak, pierwszy demon. To jest w sumie taki silniejszy demon jak na tutorial. On jest bardzo potężny. O! Tyk, tyk, tyk. I caps lock 1. I powrót do tego. Jaka długa przerwa jest naprawdę. Muszę się spojrzeć na klawiaturę. O, o, o! Mam cię. Tak mówią nam to o czarach, jakie mamy. O, jest, dobra. I teraz, finisher. Tu nie możemy ruszać kamerką, ale nie szkodzi. Praca kamery jest nawet bardzo dobra w tej grze. Call of Duty. To jest gierka dla graczy. Tutaj też jest pistolet. Spoiler alert. Nie ma furniture. No furniture to you. Dobra. Nie, tutaj już byłem. Byłem tutaj już.
właśnie, właśnie. Ogólnie poruszanie się po mapie jest lepsze, jeżeli używamy tego uniku, czyli maszujemy alt jak szaleni. Nie możemy tego rozwalić, bieda. Ale ciebie mogę. I hapsia. Jeszcze żyjesz? To nie. No i weźmiemy sobie to życie, czemu nie? Mimo że mamy pełne, to co? Crossroads. Wiem co znaczy crossdress, ale nie wiem co znaczy crossroads. Muszę sprawdzić. How long was I gone? In Earth years? No właśnie, 100 lat. Long enough for the last of the mouth breathers to die off. Wszyscy ludzie zginęli. Właśnie dlatego śmierć w drugiej części, w tym czasie, kiedy my się rodziliśmy na nowo, musiał pójść do drzewa życia, żeby tam właśnie odnowić ludzkość. A ewentualnie życie na Ziemi, no. No widzicie, jak to się skończyło. No wcale tak dobrze nie wyszło. Valgrim. Piece of shit. Subtle. I almost didn't hear you coming. Valgrim. The Council finally took me seriously. If so, you're surely not empty-handed. Your horns are fabulous. Introductions. Bukakę duszami. Ha! Lubisz to, szmato. There were a few young ones. Spectacular. You seek the power behind the one called Destroyer. No właśnie. You will find the answers and the font of his power there. Oh, such haste to die. You aren't even a shadow of your former self. You wouldn't last a heartbeat. Besides, the way to the tower is shrouded by demon magics. Even I do not know the way. Who does? Samael. Feed my hunger. And I'll feed your curiosity. Większość sprzedawców w grach musi być strasznie taka... szukam słowa... gejowska! Nie wiem, chyba... Horde Seeker. Dostaliśmy coś takiego, że jak naciśniemy O, to nam pokazuje tutaj, gdzie są skrzynki. No i właśnie te skrzynki musimy zdobyć, bo w każdej z nich jest 100 dusz. A my potrzebujemy 500. No, będziemy zabijać przy okazji. Zrobię to jeszcze w tym odcinku. Potrzebujemy 500, żeby dostać ten... Buzon! To jest buzon! Dobra, tutaj pozabijamy trochę ziomów. Pierwsza, mnie się wydaje, jest tutaj skrzynka? A nie, tutaj jest... Tak, tutaj jest skrzynka oraz chyba artefakt pod wodą. Bo w tej grze jest coś takiego, że zdobywam... Tak, jest artefakt, jak widzicie na zielono się świeci. Jak działają artefakty? Control? Tak, control. Artefakty to są takie przedmioty, które u Vulgrima sprzedajemy klikając R. No i za każdy z rodzajów artefaktów, bo mamy kilka rodzajów, mamy żołnierzy, czempionów, generałów i tutaj dowódcę ostatecznego, którego jeszcze nie zdobyłem. Wiem gdzie on jest, ale jest bardzo trudny do zdobycia. Za to jest 500, za to jest 1000, za to 3000, a za to chyba tam jest 5000 nawet. Chuj wi. No, tak czy siak tak to wygląda. No i dostajemy duszę oczywiście w zamian za te artefakty. Bardzo fajny element. Dobrze, bo te cholery nas tutaj wywalają na ziemię. Tyk. I siup. Boże, grać w grę Darksiders na 60 FPS-ach. Osiągnąłem limit zajebistości mojego kanału.
Nie no, jeszcze brakuje tylko reflinków. To było chamskie. Ale nie przeszkadza mi to. Dobrze, mamy 455. Oczywiście spokojnie zdobędziemy, rozwalając tutaj te karsy, samochody. O ty mendo, a żeś mnie wziął od tyłu. No chodź, no chodź. I w powietrze. No w powietrzu nie jest w stanie nas złapać. O, za późno trochę. O, fuck. Wiesz co? Chuj ci w dupę. No właśnie. O wilku mowa. I w dzidę, i w pysk, i bum, i siup. I po ziomie. Ona mi tak bardzo dużo dał kasiorki. Wolę rzucać blisko innych samochodów, bo właśnie w ten sposób mogę trafić i dwa na raz rozwalić. Dobra, to jeszcze weźmiemy tutaj. Tu są takie owe kryształy, jednak potrzebujemy specyficznego przedmiotu, żeby je rozwalić. I oczywiście za tym jest nic innego jak secret. Ale taki secret, secret. Podoba mi się to, że tutaj jest coś takiego, że musimy wracać się do poszczególnych lokacji, żeby znajdywać, nie wiem jak jest poprawnie, Gimber mnie poprawi pewno. jak trafimy kruka, to wtedy wypada z niego życie. To był kruk, co trafiłem teraz. Żeby znajdywać kolejne elementy. Na przykład tu jest coś takiego specjalnego, tam na tym mostku jest coś specjalnego. Różne są specjalne rzeczy, które musimy znajdywać bądź znajdować, żeby przechodzić grę. Tak, wiem, że już mam 500 zdobyte, natomiast ja jeszcze chcę zdobyć więcej tej kasy, bo i tak sobie kupię potem coś u niego fajnego. Up! Ha! Dobra. Tutaj mamy... O! Postbox. No nie! A nie, trafiłem kogoś. Jak fajnie! Frajerzy! Jak ja to lubię! Ej! Wy! No i się rozpadł. No, rozpadłem go. Pękłem go. Drzewa także możemy rozwalić, z nich też jest kasiorka. Trzy! Wiem, że to tylko trzy są, ale zawsze warto, powiem szczerze. O, nigdy mi się to nie znudzi, to jest cudne. No i tego też rozpadłem. No czego się spodziewać po zgniłkach? Dobra, tu jeszcze rozwalimy. O, to jest demon. Taki autentyczny żołnierz piekła. On ma dopiero fajnego finishera, zaraz wam pokażę. Tyk, tyk, tyk. I siup. I teraz. Woo! Zajebiste. Ale najfajniejsze finishery to tylko są na aniołach. Muszę przyznać. Puf. Kupując grę Darksiders na Steamie, dostajemy przy okazji jeszcze pełny soundtrack do gry. No i to jest zajebiste. No! Ty mendo! Tyk, tyk, tyk. O! Trafił mnie w powietrzu? To ciekawe. Jo! Zazwyczaj tak się nie dzieje, powiem szczerze. Tyk, tyk, tyk. Zazwyczaj coś mi się wydaje, że ten odcinek będzie miał pół godziny, a nie 20 minut, ale wiecie, to jest tylko po to, żeby... O! Goni mnie pedał! O! No właśnie. No i co? Oj, dobra. Tyk, tyk, tyk i siup. No chodź. No chodź. No chodź. Ooo! O dziwo, nie zostałem odepchnięty po tym ataku. Dobra. No dawaj. Siup!
A no tak, kiedy przytrzymuję shift, to nie mogę obracać. Zapomniało mi się. Chodź. Tam jest życie, tego nie potrzebuję. Aczkolwiek powiadam, że nie. Mimo, że jest uzna... Yeah! Zajebiście. Zobaczycie, jakiego to ma powera. Zajebiście! Kurwa chuj! O, zepsuło się, jak mi przykro. O Boże, jak ja dawno nie nagrywałem. Tu także jest życie. I tutaj jest kasiorka. A dokładnie 100 dusz. Mam 848. Przepraszam za kaszelek. Niestety, mam jakieś problemy teraz zdrowotne, pewne. Nie jest źle. Nie jest źle, powiem. Idzie przeżyć. Zajebiście. Coś jeszcze jest na mapie? Tak, w tym domku. W tym domku tutaj jeszcze jest kasiorka. O, tego jest dużo rozwalania. Na szczęście to idzie na hita. Idź precz! O, dawaj! Ktoś jeszcze? O, jest! Tyk i Hadoken! Świetnie. No! Jak to się nie robi? Cocksucker! Cocksucker! Oj. Dobra, to jest ostatnia skrzynka, jaką chciałem tutaj wziąć. Miałem... Wieszcie co? Jeszcze te 20... dusz zdobędę, ponieważ chcę mieć właśnie równo 1000 dla jednej specyficznej umiejętności, którą chcę kupić. A, to już za chwilkę. Jak widzicie. 3 i jeszcze coś tu mam dojebać. Najlepiej to. To i jeszcze tamto. No 999, dziękuję. A, mam was. Dobra, mam 1002. These ancient gates have a mind of their own, but with this you may reach an understanding. Beyond the gate, seek out Samael's prison. Once, Samael was close in power to the Dark Prince himself. Some might even say a threat. You will find he is no friend to the Destroyer. Seek me out when you've gathered more souls. No właśnie. I will make it worth your while. Dobra, to w tym momencie zakończę odcinek, bo znając życie, on trwał 30 minut. Tak więc, do zobaczenia, pa!